Szanowni Państwo, mamy 53. sezon w Teatrze Stu, już się rozpoczął. Z tremą, ale bardzo udatnie, pan Marek Gierszał wyreżyserował Truciznę, w której sam zagrał u boku Marii Seweryn. Zbliżamy się do najważniejszego przedstawienia w tym sezonie. Pod koniec roku, w grudniu, zaczynamy grać kabaret. Ten słynny kabaret, który wyreżyserował kiedyś Bob Fosse w kinie amerykańskim, a zagrała Liza Minnelli. No, starsze pokolenie na pewno pamięta znakomity amerykański musical. Porwaliśmy się z Motyką na słońce i będziemy mieli w Teatrze Stu naprawdę ten musical. Rezerwujcie bilety, bo będzie naprawdę bardzo trudno. Jacek Cygan znów przedstawia swoją prapremierę w Teatrze Stu. Będą to Błękitne krewetki, które napisał pod wpływem naszego Hamleta. Na scenie Gertruda i Ofelia. Właściwie nie na scenie, tylko w garderobie. Mamy wrażenie, że za chwilę wyjdą na scenę. Jedna będzie przeżywać tragedię swojego królestwa, a Ofelia się za chwilę utopi. To wszystko zobaczymy w garderobie Ofelii i Gertrudy. Na koniec sezonu bardzo ważna premiera izraelskiej autorki Anat Goff. Sztuka pod tytułem Boże Mój z Krzysztofem Pluskotą i Marią Seweryn. Maria Seweryn już na dobre zagościła w Teatrze Stu, z czego się bardzo cieszymy. Takiej aktorki w Krakowie nie ma. Polecamy Państwu przedstawienia naszego sezonu.